Gdy w Anglii wybijała godzina piąta, do pokoju księżnej Anny Russell potajemnie przynoszono ciastka i herbatę. Proceder ten był spowodowany długą przerwą między obiadem a kolacją, która to przerwa dotyczyła nie tylko księżnej, ale i większości społeczeństwa. Jednak wkrótce ta wielka tajemnica wyszła na jaw, a ludzie chętnie przyjęli ten zwyczaj. No i tak za każdym razem, gdy w Anglii wybijała godzina piąta, czas stawał w miejscu. Kobiety zdejmowały ciasne ubrania i przywdziewały luźne suknie. Ludzie przestawali pracować, wyszukana etykieta nie obowiązywała nikogo. A wszystko to dzięki herbacie. I choć zarówno słynne 5 o'clock, jak i herbata wielu kojarzą się z Wielką Brytanią, to stolica tego napoju leży trochę dalej, a historia jest znacznie dłuższa. A zatem skąd wzięła się herbata? Jej historia rozpoczyna się na terenie Chin. To tam ją odkryto i to tam prawdopodobnie po raz pierwszy ją zaparzono. Wraz z ogólnym rozwojem tego kraju rozwija się także cała sztuka herbaciana. Ludzie szukają nowych sposobów parzenia, podawania jej. Zaczynają być robione naczynia zarezerwowane tylko dla herbaty. Ta niezwykła roślina zyskuje uznanie nie tylko wśród zwykłych ludzi, ale i na samym dworze cesarskim. Jednak początkowo była ona głównie dzika. Nie było mowy o żadnej szczególnej uprawie. Wraz z czasem zaczyna ona podbijać resztę Azji, docierając do Japonii czy też do Mongolii, gdzie zaczęto ją pijeć z solą oraz mlekiem. W 780 roku powstaje słynna jak na tamte czasy Księga Herbaty, autorstwa Lu Yu. Istnieje teoria, że to właśnie to wydarzenie spowodowało wprowadzenie na rzecz herbaty tego, co wszyscy kochają najbardziej, czyli podatku. Z odnalezieniem herbaty łączy się również pewna legenda. Otóż dawno, dawno temu mityczny cesarz Shennong chodził po świecie szukając dla ludzi ziół, które miały uleczać ich choroby. Jednak pewnego razu trafił na niezwykle trującą roślinę. Aby zneutralizować jej działanie, musiał wypić przygotowaną wodę. Usiadł więc pod drzewem i zaczął zagotowywać wodę. W pewnym momencie wiatr strącił kilka listków wprost do kociołka. Gdy Shennong chciał się napić, zauważył, że liście, które wpadły, zaparzyły się i dały mu pięknie pachnący napar. Spróbował go więc i natychmiast wyzdrowiał, a smak tego naporu okazał się niezwykły. Odtąd cesarz pijał herbatę nawet kilkadziesiąt razy dziennie, a wraz z nim całe Chiny zaczęły korzystać z jej dobroci. Herbata rozwija się cały czas w krajach azjatyckich, lecz do XIII wieku Europejczycy nie mają z nią w ogóle kontaktu. Jednym z pierwszych, który miał okazję spróbować herbaty, był mnich polskiego pochodzenia Benedykt Polak. Jednak jego zapiski nie zachowały się w wystarczająco dobrym stanie. Co dało tutaj okazję Marco Polo, który został uznany za pierwszego Europejczyka próbującego herbaty. Wraz z epoką wielkich odkryć geograficznych do Azji zjeżdża coraz więcej Europejczyków, którzy w końcu w 1580 roku zwożą do Lizbony pierwszą udokumentowaną na starym kontynencie partię herbaty. W XVII wieku handel z Azją bardzo się rozwija. Powstają nowe kompanie handlowe. Do Europy zwozi się coraz większe ilości herbaty. Jednak nie dla psa kiełbasa i nowym trunkiem mogą cieszyć się wyłącznie wysoko urodzeni. Społeczeństwo z powodu małej ilości wody zdatnej do picia sięga po bardzo słaby alkohol. Aby społeczeństwo za bardzo nie rozpijać, obniża się podatki na herbatę. W 1662 roku król Karol II bierze za żoną portugalską księżniczkę Annę, która rozpowszechnia picie herbaty w najwyższych sferach, a około 200 lat później herbatę piją już wszyscy. No dobrze, ale czym herbata tak właściwie jest? Od strony botanicznej jest to roślina z rodzaju kamelia. W zależności od jej podziału wyróżniamy kilka rodzajów. Ten najpopularniejszy mówi o Camellia sinensis, czyli herbacie chińskiej, oraz Camellia assamica, czyli herbacie asamskiej wywodzącej się z Indii. Słowem herbata określamy także susz herbaciany, który służy do przygotowania naparu, a także i sam napar. Potocznie słowem herbata określamy również różne napary z ziół, jak na przykład herbatka z pokrzyw, co no jest błędne. Kolejną podstawową sprawą w tematyce herbacianej są jej rodzaje, zwane umownie kolorami. I tak wyróżniamy 6 podstawowych. Czarna, zielona, ulung, biała, puer oraz żółta. Weźmy sobie takie drzewko i zastanówmy się, jaki jest to rodzaj herbaty? Zielona, biała czy może czarna? No w sumie to każda.
Nie uprawia się rośliny takie jak na przykład herbata żółta czy herbata zielona. Kolor uzyskiwany jest dzięki różnym procesom produkcyjnym, a ich nazwy są umowne. Czytając i słuchając o właściwościach herbaty, możemy zacząć się zastanawiać, z czego ona tak naprawdę się składa. No cóż, w większości z wody. Oprócz tego mamy w herbacie kofeinę, zwaną dla herbaty teiną, która czyni z niej napój pobudzający, oraz aminokwasy wnoszące smak umami. Innymi składnikami, jakie możemy znaleźć w herbacie, są węglowodany, polifenole o zgarbniki, które wnoszą do herbaty jej charakterystyczną gorycz. Powróćmy do kolorów herbaty. Można się zastanawiać, czym one się od siebie różnią, jakie są ich właściwości oraz jak to jest możliwe, że mogą one powstać z tej samej rośliny? No więc po kolei. Najpopularniejszym rodzajem herbaty jest oczywiście znana nam wszystkim herbata czarna. I jak się okazuje, nie tylko nam, ponieważ stanowi na około 80% światowej produkcji. Jej nazwa nawiązuje do koloru suszu. Zaś barwa samego naparu może przybrać różne odcienie czerwieni. I to właśnie z tego powodu w Chinach nazywana ona jest herbatą czerwoną. Proces produkcji herbaty czarnej rozpoczyna się od więdnięcia, czyli suszenia liści na słońcu lub w wentylowanym pomieszczeniu. Wyparowuje z nich wówczas około 30% wilgoci. Następnie struktura liścia musi zostać zniszczona. Można to zrobić m.in. za pomocą rolowania. Przy produkcji herbat niższej jakości odbywa się to za pomocą metody CTC, czyli w skrócie maszynowego rozgniatania struktury liścia. Metoda ta daje nam szybki czas parzenia oraz mocny smak naparu. Po tych zabiegach przychodzi czas na utlenianie się, czyli oksydację. Wówczas w enzymy zawarte w liściach dostaje się tlen. Proces ten odpowiada za zmianę barwy liścia na ciemną. W herbacie czarnej zachodzi z reguły pełna oksydacja, choć i od tej reguły są wyjątki. W końcu przychodzi czas na ostateczne suszenie. Wówczas w liściach zostaje tylko kilka procent wody. Herbata czarna obniża poziom cholesterolu oraz cukru we krwi. Drugą pod względem popularności jest herbata zielona. Jej największym producentem są Chiny, zaś cenione są tutaj także herbaty japońskie. Herbata zielona powinna być poddana procesom produkcji jak najprędzej po zbiorze. Podobnie jak w wypadku herbaty czarnej, rozpoczynamy tutaj od więdnięcia. Następnie, aby liście zachowały m.in. swój zielony kolor, musimy powstrzymać oksydację. Możemy to zrobić za pomocą pieczenia, prażenia oraz parowania liści. W zależności od zastosowanej metody otrzymamy za każdym razem inny smak. Potem herbata zielona jest już suszona do ostatecznej postaci i pakowana. Herbata zielona dzięki swoim przeciwutleniaczom pomaga chronić wzrok. Działa przeciwnowotworowo, a także odpręża. Wszystkie herbaty mogą przybierać różne kształty, jak na przykład igły, spirale czy pełne liście. I mówiąc o kształcie suszu herbacianego, na szczególną uwagę zasługuje japońska herbata zielona matcha, która jest mielona na proszek. Herbatą, która zdobywa ostatnio coraz większą popularność ze względu na swoje właściwości odchudzające, jest herbata typu puer. W Polsce nazywana ona jest często herbatą czerwoną, lecz w niewielu krajach używa się takiej nazwy, dlatego lepiej jej unikać, ponieważ może ona prowadzić do drobnych nieporozumień. Herbata puer może pochodzić tylko z prowincji Yunnan w Chinach. Wszelkie inne herbaty wytwarzane w ten sam sposób, lecz spoza tego obszaru, nie mogą nosić tego miana. Są to wówczas herbaty heicha. Herbata puer swój proces produkcji rozpoczyna od więdnięcia. Następnie musimy powstrzymać oksydację. Efekt ten uzyskujemy za pomocą wystawienia liści na bardzo wysoką temperaturę, jednak nie przesadnie wysoką, aby nie uśpić wszystkich enzymów. Następnie liście tej herbaty są rolowane i suszone na słońcu. W tym miejscu drogi, jakie możemy wybrać pomiędzy puerem, są dwie. Pierwszą opcją jest puer sheng, czyli puer surowy. Uzyskuje się go dzięki długiemu leżakowaniu tej herbaty. Wówczas zachodzi w niej fermentacja, a kolor staje się bardzo ciemny. Herbata taka może leżakować nawet kilkadziesiąt lat. Lecz oczywiście komu by się chciało tyle czekać? I to właśnie z tego powodu w latach 60. i 70. ubiegłego wieku powstał puer shu. Proces produkcji tej herbaty polega na podnoszeniu temperatury wraz z poziomem wilgotności i dodawaniu do tego drobnoustrojów. Początkowo proces ten miał przypominać ten leżakowany latami. Lecz nie do końca się to udało. Herbatę puer następnie prasuje się w kształty tabliczek, dyń, grzybów czy talerzy. Jedne z nich ważą kilka kilogramów, a inne kilka gram, tak aby nie trzeba było ich dzielić do zaparzenia. Do właściwości zdrowotnych tej herbaty należy słynne w ostatnim czasie wspomaganie zrzucania nadmiernych kilogramów.
Pomaga ona również obniżyć poziom cholesterolu oraz cukru we krwi. Następną jest delikatna i najmniej przetworzona herbata biała. Jej nazwę zawdzięcza się białym włoskom pokrywającym pączki suszu herbacianego. Kolor naparu może być przezroczysty, ale równie dobrze i lekko czerwony, a sam smak nosi często nuty określane jako nuty łąki. Ogólna zasada mówi, że herbata biała powinna być jak najmniej przetworzona. Dlatego też najbardziej ortodoksyjne przepisy ograniczają się do zebrania jej w jeden słoneczny dzień, a następnie wysuszenia ich do ostatecznej postaci. Herbata biała zawiera wiele aminokwasów. Może ona nam pomóc układem krwionośnym, a według niektórych badań nawet z Alzheimerem. Należy jednak pamiętać, że ta ostatnia kwestia nie jest pewna. Jedną z najmniej znanych w Europie jest herbata żółta. Jak głoszą legendy, herbata ta była zarezerwowana tylko dla dworu cesarskiego. Jednak jak możemy dzisiaj przypuszczać, były to tylko legendy, ponieważ kolor żółty był to po prostu kolor cesarski. Herbata żółta jest dzisiaj powiązywana głównie z Chinami. Liście tej herbaty mają z reguły kolor żółtawo-zielony, podobnie jak napar. Smak tej herbaty określany jest jako lekko warzywny oraz cierpki lub wytrawny. Proces produkcji tej herbaty rozpoczyna się od więdnięcia. Następnie, podobnie jak w przypadku herbaty zielonej, musimy powstrzymać oksydację. Jednak z tą różnicą, iż w wypadku herbaty żółtej nie jest ona powstrzymywana całkowicie. Następny etap zarezerwowany jest tylko dla herbaty żółtej i nazywany jest żółknięciem. Podczas tego procesu liście są podgrzewane, a następnie zawijane w papier lub zamykane w szczelnym pomienniku. Herbata wówczas lekko oksyduje. Na końcu herbata jest już wysuszana. Herbata żółta działa oczyszczająco dla naszego organizmu, a także poprawia trawienie. Ostatnim rodzajem jest herbata ulung, zwana także herbatą turkusową. Niektórzy określają ją również mianem herbaty niebieskiej. Lecz wbrew temu, co może nasunąć się na myśl, ani susz, ani napar nie są ani niebieskie, ani turkusowe. Zresztą zobaczmy sami. Herbata taka najpierw więdnieje. Następnie struktura liścia musi zostać uszkodzona, jednak inaczej niż w wypadku herbaty czarnej. Tutaj za ten proces odpowiada podrzucanie liści w klinowych koszach, aby wykruszyć ich krawędzie i uwolnić soki zalegające w tkankach. Ma to na celu pobudzenie oksydacji. Następnie herbata utlenia się i proces ten jest przerywany w zależności od stopnia, jaki chcemy osiągnąć. Czasem jest to 10%, a czasem 70%. Może ona dzięki temu przybierać różny smak. Od nut trawiastych, owocowych do zbożowych czy razowych. Ostatnim etapem jest suszenie liścia. Herbata ulung dzięki swoim właściwościom zdrowotnym obniża poziom cholesterolu oraz cukru we krwi. Ponadto zawiera znacznie więcej fluoru niż inne herbaty, który w odpowiednich ilościach jest bardzo korzystny dla naszych zębów. No dobrze, ale samego suszu nie wypijemy. Mając przetworzone liście, musimy przystąpić do zaparzenia. W tym procesie istotna jest nie tylko sama woda, czy miękka, czy twarda, ale też jej temperatura. Do herbaty zalecana jest woda przefiltrowana z większą zawartością tlenu. Temperatura, jakiej powinniśmy użyć do zaparzenia, jest zależna od rodzaju herbaty. Wskazówki, z którymi często możemy się spotkać, mówią na przykład, że herbata czarna powinna być zaparzona w 96 stopniach Celsjusza, a z kolei biała między 85 a 96. Lecz każdy, stosując się do nich, powinien je traktować tylko jako wskazówki, a nie jak wyrocznie. Często są to kwestie sporne, dlatego każdy powinien próbować różnych kombinacji w zależności od własnych upodobań. Kolejną sprawą jest czas parzenia, lecz i tutaj nie można wyznaczyć jednej zasady. Warto jednak pamiętać, że herbaty o pełnych liściach będą potrzebowały więcej czasu niż te, które zostały rozdrobnione, jak na przykład tak zwane herbaty ekspresowe. Kosztowanie i poznawanie herbat staje się coraz popularniejszym trendem. W Polsce i na świecie otwierane są herbaciarnie, gdzie można spróbować przeróżnych kombinacji smakowych, które doświadczymy nie tylko w czystych herbatach, ale i w tych z dodatkami, podawanych często w oryginalnych i unikatowych naczyniach. Picie tego napoju przynosi nam wiele dobrodziejstw, od tych stricte smakowych do tych polepszających nasze zdrowie. Co więcej, parząc kilka razy tę samą herbatę, otrzymamy za każdym razem nowe doznania smakowe, co jeszcze bardziej ubogaca cały ten świat.